Nie sugerujcie się! Ja nie jestem pijany! Ja jestem naenergetyzowany! Czy jak to tam... A co tam... Zapraszam na odcinek o drugiej warce energii! Siemano ekipa, witam was serdecznie przy drugiej wareczce ananas marakuja. Tej trudniej dostępnej, jakby na to nie patrzeć, ale zaczyna się to już coraz bardziej rozwijać. Wszystko, co miałem powiedzieć na temat tych energetyków, tych piw z dodatkiem kofeiny, powiedziałem oczywiście w poprzednim odcinku. No, nadal nie do końca dowierzam, że przemysły browarnicze postanowiły wypuścić piwo, napój piwny raczej, w połączeniu z energetykiem. No i fajnie, że to jest smakowe. Ciekawe, jakby smakowała wersja normalna. Jak normalny energetyk, czy jak? No i cóż, rzućmy okiem na razie na soki, bo mamy naprawdę dwa kurde, naprawdę ciekawe owoce. Ananas, marakuja. Marakuja jest bardzo takim, no, nieopisywanym na energetykach. Raczej te firmy robiące energole lubią to podstawić pod owoce tropikalne, tropikalny punch. Nie ma tak naprawdę nic związanego z marakują. I tak patrząc po sokach, mamy standard jabłko pomarańcza, tylko że na trzecim miejscu tutaj jest też cytryna, 3,5%. Ciekawe, jak to jest przy tym, bo ta była chyba pomarańcza na drugim tym miejscu. Nie, też była cytryna na drugim, spoko, tylko że tutaj była... Było opisane, że to jest po prostu smak cytrusów z mango, a tu już mamy ananasa z marakują. Nie wiem czemu, ale trochę zapominam, jaki to jest smak. No i cóż, pomarańczy 0,9. Tamte to były takie standardowe wartości, ale przypomnieć można. 15,3% soku jabłkowego, cytrynowego 3,5%. Marakuj 0,1%, ananasy 0,1%, jaceroli 0,1%. A tak to wszystko, co było w tamtej puszce, ciągle mamy stewie też. Nice. I co, cukier tuż po sokach. To jest jak najbardziej, według mnie oczywiście, na plus. A jak to jest z wartościami odżywczymi? Niby tam kurde pochylałem głowę, ale jednak tutaj wolę mieć to wszystko czarno na białym. Wartość energetyczna 115 kcal na pół litra. Tłuszczów żadnych. Węglowodany 29 gram, z czego cukrów 22,5 grama. Białka 1,2 grama. Jakby coś, to są po prostu proteiny w angielskich puszkach. Soli 0,8 grama. O, tu już jest... A, i tu tam bardziej chodziło o białko. Teraz sobie przypominam, bo spojrzałem na wartość w 100 ml. Biotydy 37,5 mikrograma, myślę, że tu jest to samo, ale warto przypomnieć. Witaminy B6 1,5 mg. Witaminy B6, znaczy tam nie powiedziałem biotydy, 37,5 mikrograma. Witaminy B12 1,875 mikrograma, niacyny 12 mg, cynku 1,5 mg. No i standardowa 160 kofeiny. Takie to są wartości odżywcze. Nie pozostaje nic innego, jak spróbować. Ananas marakuja. Jeżeli to się rozwinie, ja będę szczęśliwy. Bo jeżeli chodzi o inne firmy, to też tam mówiłem w tamtym filmiku, kurde, to się coraz bardziej rozwija. Został wydany harnaś, garaż, którego chcę znaleźć jak najbardziej, ale na razie my tu lecimy z warką, nie pryśni, tylko... Albo mógł prysnąć, bo to w końcu też jest napój piwny z dodatkiem kofeiny.
I tutaj już jest czuć ananasa i to tak najbardziej. Jest też czuć taki egzotyczny twist, co na pewno jest marakują. W sumie ostatnio widziałem w sklepie marakuje. Gdybym wiedział, to bym kupił. Kurde, ale mniej więcej wiem, jak marakuja smakuje, bo jednak tych soków ma o smaku marakuji sporo się wypiło. Nigdy nie wąchałem, no to niestety nie mam takiego bezpośredniego odniesienia. Ale tutaj najbardziej jest czuć ananasa, to w sumie tak trochę pachnie, jakbyście mieli tego ananasowego Monstera Reapera. Nie powiem czy starego, ale tak mi to mniej więcej pachnie. A jak będzie wyglądać? Widzę już w puszce, że nie będzie na kolor puszki, ale czego by tu się spodziewać? To są w końcu żółte owoce. Nie robi piady. Ten też nie robi piady. No jestem zawiedziony. To jest kurde napój piwny. Czemu nie robi piady? Co z tego, że z dodatkiem kofeiny? To ma bardziej symulować energola czy piwo? Bezalkoholowe. No dobra, kolor jest taki jak w przypadku poprzedniego? Też taki żółty, mętny żółty, przechodzący taki cytrynowy. Coś koło tego. No i cóż, sprawdźmy, jak to będzie smakować, bo tego smaku jestem bardziej ciekaw. No bo wiecie, mango i cytrusy, a ja postanowiłem to jednak rankingować z innymi energolami. I postanowiłem polecieć tutaj w mango, bo jednak nie ma tam bezpośredniego smaku cytrynowego, tylko jest mango z cytrusami, czyli lemoniada mango. No to postanowiłem dostawić tam do innych tych, i co mi wyszło? Do innych energoli o smaku mango. I dałem go tak pomiędzy level upem Easy Peasy Skill Bill, czyli nad tym level upem, ale pod Rockstarem Refresh Mango Guava. Bo jednak to mi tak bardziej smakowało. Nie był lepszy od tego Mango Guawy, ale był na pewno lepszy od Skill Billa. A tutaj jak będzie? Przekonajmy się. W ogóle naprawdę ta grafika jest przepiękna. No, honorowe miejsce już chyba przygotowane, jedna i druga pucha, tylko nie wiem, kiedy ja je obalę. Tu już się bardziej przebija smak piwa bezalkoholowego, ale właśnie z takim twistem ananasa. Marakuj troszeczkę nie wyczuwam. Dobra, pomyślałem już na przykład frugo pomarańczowym, co miał ten smak marakui i już mi coś takiego się pojawiło. Ej! To jest dobre, naprawdę dobre. Jest też ten smak cytryny, co podkręca tak te egzotyczne nuty. Chyba ten będzie lepszy od tej warki mango cytryna, która też była spoko. No nie na taką wysoką tą pozycję, ale jest kozak. I cóż, to będzie rankingowane przy okazji tych energoli o smaku tropikalnym, egzotycznym. No i jakbym to rankingował, to dopiszę. Na razie jeszcze skupmy się na smaku, bo jest naprawdę ciekawy. Jak mówiłem, jest tutaj czuć tak bardziej piwo bezalkoholowe. Nie czuć tu w ogóle energola. To w ogóle naprawdę jest napój piwny z dodatkiem lemoniady owocowej, w tym przypadku owoce tropikalne, i dodajesz tam kofeiny, naturalnej kofeiny. To trzeba też przypomnieć, bo jednak syntetyki są o wiele gorsze, aniżeli taka naturalna kofeina z kawy, na przykład. No i jakbym miał to podsumować, to jak mówiłem,
Jeżeli macie piwo bezalkoholowe, dajmy na to właśnie taką warkę. Dodajecie do tego soków z ananasa, z marakui. Dajmy na to też z cytryny, no bo jednak to też jest ten cierpki smak, co naprawdę współgra bardziej z tym, aniżeli przy przypadku mango. No i dodajecie też do tego, nie powiem, że energola, ale dajmy na to właśnie tę kofeinę w kapsułkach i wychodzi wam coś takiego. Dla mnie to jest kozak. Nie powiem, czy będzie wysoko w rankingu, ale spróbuję to postawić tak po swojemu, po swoich gustach. Ale jedno jest pewne, na pewno to bym brał ponad tamtą warką. Chociaż tamta też była spoko. No i cóż, to by było na tyle, kurde. Jeżeli ten przemysł energetyczny się rozwinie, w sensie piw z kofeiną, to może być całkiem niezłe. Jeszcze nie wiem, jak to będzie współgrało z organizmem, bo jednak wiecie, w piwach bezalkoholowych coś tam tego alkoholu może być. A alkohol z kofeiną nie wolno, kurde. Nawet nie myślcie o tym, żeby to testować. Nie jeden był taki mądry, to nie muszę nawet dokańczać. No i co? Widzimy się następnym razem, bo następnym razem wjeżdżają dziki. Oj, ekipa WK albo mnie zlinczuje, albo będzie dumna, jeżeli kiedykolwiek to obejrzy. Ciekawe, czy jeszcze robią live'y jakieś czy coś. Bo naprawdę chciałbym, żeby zobaczyli którąkolwiek z recenzji. No, a potem kurde będzie. O! Pojawił się w Warszawie kurde tester Smakosz 1. Zobaczymy kurde, jak teraz będziesz napierdzielał nasz produkt. Ale powiem szczerze, najbardziej jestem ciekawy tego brzoskwiniowego. Nie tylko dlatego, że jest nowy, ale i dlatego, że lubię brzoskwinie. Naprawdę lubię brzoskwinie. A tego klasycznego zostawię pod koniec i zrobię coś i znowu stracę 5 zł. Kurde. Miej rodzeństwo kurde tak rozrzutne, że ja pierdzielę. No to jeszcze kurde zeszła sceny. Dobra, widzimy się następnym razem. Ale będzie kurde kozak. Mam nadzieję, że mnie naprawdę nie zlinczują. Ani widzowie ekipy warszawskiego koksa, ani w ogóle oni. No naprawdę.